Witam Was serdecznie. Mamy czasu niewiele, więc nie będę tutaj zagadywał, ale przejdziemy od razu do konkretów. Pierwsza bardzo ważna sprawa. Tak, to będzie nauczanie z Biblii, ale chcę powiedzieć jednoznacznie, że to, o czym będę mówił, sam przepracowałem i z wieloma małżeństwami o tym rozmawiałem, więc to nie będzie tylko jakaś tam teoria, ale myślę, że rzeczy mocno zakorzenione w praktyce. Druga, myślę, istotna informacja. Jeśli mówimy o, no bo swego rodzaju jest to poradnictwo narzeczeńsko-małżeńskie, to o czym będę mówił, to ja zawsze z takimi osobami czynię pewne zastrzeżenie na początek. Rozmawiamy na fundamencie Słowa Bożego. Jeżeli przyjmujecie ten autorytet, to rozmawiamy. Jeżeli nie, no to próbuję tych ludzi posłać gdzieś do jakichś świeckich psychologów, terapeutów, którzy no po prostu muszą mi pomóc, bo oni takiej pomocy w ich przekonaniu potrzebują. I trzecia rzecz, którą chcę na początek powiedzieć, to pewien krótki program, taki naprawdę bardzo krótki. Trzy nasze spotkania. Najpierw powiemy coś o narzeczeństwie. Wbrew pozorom świetne dla małżonków. Później coś powiemy o miłości małżeńskiej. I na koniec, po to, żebyście nie poszli wcześniej, powiemy coś na temat pożycia małżeńskiego. Powiemy coś o seksie. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, to jest temat niekończący się. Naprawdę. No to dobrze. Zacznijmy od tekstu, który już był dzisiaj tutaj czytany. Czyli list do Efezjan, rozdział 5. No i przeczytamy fragment, którego się pewnie spodziewacie. Ja mam tak pokrojoną Biblię, że to trochę trwa. Dobra, już mam. Z 5 rozdziału. Od 22 wersetu. A mam taką prośbę, żebyśmy słuchali tego, co czytamy i mówimy, ponieważ z tego coś będzie wynikało, bo jeżeli zgubimy wątek, no to po prostu się zgubimy w tych wywodach i może czasami się nie zdołamy zorientować, dlaczego w ogóle poruszamy pewien temat. Tutaj zaczynamy z górnego C. 22 werset. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. I teraz jest pytanie. Wychodzę za mąż, mówię jako kobieta w tej chwili, chociaż jestem 100% mężczyzną. I od razu otrzymuję taką informację. Mam być uległa mojemu mężowi jak w Panu. I powiem wam, że wielu wierzących mężów, wielu wierzących lub tak zwanych wierzących, w zależności jak to zaklasyfikujemy, natychmiast dzień po nocy poślubnej wyciąga ten werset i mówi: masz być mi posłuszna. I koniec. No i słuchajcie, jest kłopot. Bo z jednej strony mówimy oczywiście o ludziach wierzących, żebyśmy się dobrze rozumieli. I z jednej strony mamy do czynienia z wierzącymi ludźmi. Wierząca kobieta otrzymuje jasną informację: masz być mi we wszystkim uległa. A już się zorientowała, no, że z tym mężem to czasami to coś nie tak. Wystarczyła 12 godzin, wystarczyło, czy licząc powiedzmy okrągło 24 godziny, już nie wszystko się jej spodobało. No i jak to ugryźć? A teraz zobaczmy 25 werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Co to konkretnie oznacza? Bo to tak ładnie brzmi. Przyznajmy, że to ładnie brzmi. Ale co to konkretnie oznacza? Masz
tak miłować swoją żonę, jak Chrystus miłował Kościół, czyli umował ludzi. W tym przypadku wierzących już ludzi, prawda? No ale co to za ludzie byli? No to byli ci sami, którzy go do krzyża przybili. Czyli wydajesz zgodę swojej żonie na to, żeby chodziła cały czas w jednym ręku z młotkiem, a w drugim ręku z gwoździem. No i teraz mamy jakby dwa różne światy, pozornie. Jeden świat, to masz być uległa. Drugi świat, możesz mnie przebić do krzyża. Co jest ważniejsze? Powiem wam, że czasami, jak rozmawiam z małżonkami, którzy mają problem, to odnoszę wrażenie, że spotkaliśmy się na polu bitwy. Nadciągnęły dwie armie. I każda chce wygrać tą bitwę. Każda ciągnie w swoją stronę. Ale ani jedna, ani druga nie ma żadnych praw ponad te, o których mówi, wspomina Boże Słowo. Może się zdziwicie, ale wam powiem taką prostą rzecz i wiem to z doświadczenia. Każdy konflikt małżeński, nawet największy, można rozwiązać w jedną minutę. Jedną minutę. Pod jednym warunkiem, że jesteśmy gotowi i mąż, i żona uznać autorytet Słowa Bożego. Jeżeli mąż i żona mówią tak, uznajemy autorytet Słowa Bożego, ale nie da się konfliktu rozwiązać w minutę, to znaczy, że nie uznają autorytetu Słowa Bożego. I teraz mamy zupełnie inną sytuację. Trzeba tych ludzi przyprowadzić do Chrystusa. Oni muszą się pojednać z Chrystusem najpierw, sami. Bo dopiero się, kiedy pojednają z Chrystusem, mogą się pojednać ze sobą. Nie da się inaczej. Nie ma innej możliwości. Możemy oczywiście próbować troszeczkę przypudrować rzeczywistość. Możemy się uśmiechać. Może to są nasi bliscy przyjaciele, znajomi. Nie chcemy używać jakichś zdecydowanych określeń, ale robimy krzywdę tym ludziom. Bo oni nie rozwiążą swojego problemu. Bo oni mają problem z Jezusem przede wszystkim. Mają problem z Bogiem. I to trzeba rozwiązać. Ale zacznijmy od tego, o czym mówiliśmy. Narzeczeństwo. Jeżeli narzeczeństwo było właściwie przygotowane, to powiem wam tak. Ani żonie, ani mężowi nie trzeba przypominać, co to znaczy kochać. Oni to już wiedzą. Bo oni to przerobili w tym czasie małżeńskim. Apostoł Paweł, kiedy napisał 22 werset, to nie było tak, że sobie poskrobał po głowie. Teraz trzeba coś napisać o małżonkach. Ale cały list do Efezjan, na co niewielu z nas zwraca uwagę, jest przygotowaniem do tego 22 wersetu i następnych. I ja nie mam czasu, żebyśmy o wszystkim dzisiaj mówili, ale wyobraźmy sobie, że jest młody, niekoniecznie młody, jest mężczyzna, jest kobieta. Mówię niekoniecznie młodzi, bo miałem wiele przypadków, kiedy już naprawdę ludzie w takim zdrowym wieku zakładali małżeństwo. Co Biblia chce im powiedzieć przed wspólnym pożyciem? No to spójrzmy sobie najpierw do 4 rozdziału. Ja mówię, że robimy to dosyć tak wyrywkowo. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, przepraszam za autoreklamę, ale w tej chwili jest w redakcji technicznej moja książka na ten temat, Małżeństwo w Chrystusie, i tam jest naprawdę dużo, ale dzisiaj nie mamy czasu, żeby o tym wszystkim powiedzieć. List Efezjan 4, rozdział 17, werset i następne. Posłuchajcie. Narzeczony i narzeczona. Jaką informację najpierw uzyskują od apostoła Pawła? Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.
Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. I uwaga, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jeżeli chcesz wyjść za mąż lub chcesz się z kimś ożenić, to przyjrzyj się, czy ten człowiek jest odnowionym człowiekiem. Przyjrzyj się, jak żyje, co mówi, jak się zachowuje, jak reaguje na wiele rzeczy. Człowiek, który jest nowym stworzeniem, nie powiela swojego starego życia. Chrześcijanin to nie jest taki przypudrowany stary człowiek ze świata. Wcześniej czy później puder opadnie i to, co w tym człowieku jest, wyjdzie na zewnątrz. Jezus o tym powiedział wyraźnie, że z serca człowieka pochodzą wszystkie złe rzeczy. Więc jeżeli szukasz współmałżonka, to zacznij się zastanawiać, czy ten, na którego patrzysz, to jest właściwa osoba. Jeżeli tego nie przepracujemy, to każdy kolejny krok, który zrobimy, będzie krokiem do katastrofy. Nie zdajecie sobie sprawy być może z tego, jak wiele małżeństw nigdy nie powinno być zawartych. Nigdy. Ale z jakichś przyczyn zostały zawarte. Nawet w Kościele znajdujemy małżeństwa, które niestety nie powinny były zaistnieć, ale zaistniały. To pokazuje tylko to, że ludzie, którzy te małżeństwa zawierali, nie przepracowali czasu narzeczeństwa. O jednej rzeczy powiem tutaj, ponieważ ona jest ważna, szczególnie dla młodych ludzi, ale jest ogromną pułapką. Podam taki przykład. Miałem takiego brata w kościele, który wiele razy do mnie przychodził i pastorze, ja się chcę ożenić. Mówi, no to fajnie, cieszę się, że chcesz się ożenić. A z kim? No chciałbym, żeby to była długonoga, wysoka blondynka. No takiej nie było w zborze. Ale on miał takie wyobrażenie. To jest teraz pytanie, czy to jest właściwe? Oczywiście, że jest niewłaściwe i to jest straszna pułapka. Dlaczego to jest pułapka? Dlatego, że nie patrzysz na serce, ale patrzysz na to, co zewnętrzne. I być może uda ci się to zewnętrzne znaleźć. Ale co z wnętrzem? Mnie się bardzo podoba postawa apostoła Pawła, ale powiem wam, że wielu wierzących się to nie podoba. Bo wiem to z rozmów. Apostoł Paweł powiedział tak. Chcesz się ożenić? Żeń się. Z byle kim, byle w Panu. Ale powiedzcie, czy to nie jest mądra rada? Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeżeli jest w tobie miłość, to co za różnica, czy kochasz szatenkę, czy blondynkę? Co za różnica, czy ona jest korpulentna, czy jest szczupła? Jaka to jest różnica? Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ miłość masz dokładnie tę samą. Ktoś powie, no ale tak, no przecież to jest żona. No właśnie, ponieważ to jest żona, to ją kochasz jeszcze więcej. Bo masz prawo do pewnych rzeczy, do których nie masz prawa. Do których nie miałbyś prawa, nie będąc żonatym. Może to jest bardzo rewolucyjna myśl, którą Paweł przedstawił, ale ona jest prawdziwa. I ona przynosi błogosławieństwo, jeżeli ją mądrze przepracujemy. Bo ona odwraca nasz wzrok od tego, co zewnętrzne, a prowadzi nas do tego, co najważniejsze. Przyglądam się, czy ta kobieta, czy ten mężczyzna, to są ludzie wierzący. To jest dla mnie najważniejsze. Taki przykład, prosty przykład. Parę lat temu pewna młoda, no już taka powiedzmy nie młoda, bo prawie 30-letnia dziewczyna, chciała wyjść za mąż. Był miły pan,
wierzący, ona była naprawdę wierzącą osobą, znaczy była, przepraszam, jest wierzącą osobą, i trzy bodajże dni przed ślubem powiedziała: nie, to nie jest dla mnie człowiek. No pytanie, no ale o co chodzi? Ona wierząca, on wierzący, to o co chodzi? Problem polegał na tym, że ona była naprawdę wierząca, oddana Chrystusowi, a on był wierzący, żyjący własnym życiem. Czyli taki troszeczkę niedzielny chrześcijanin. I chociaż była zakochana, chociaż wszystko było gotowe, chociaż wydano mnóstwo pieniędzy na organizację wesela, powiedziała nie. Wiecie, jak wielu wierzących ludzi miało do niej pretensje? To jak tak możesz? Słuchajcie, rok później Bóg jej dał wierzącego człowieka w służbie. Bóg dba o tych, którzy są Jego, ale jeżeli chcesz sobie ułożyć życie po swojemu, to Bóg to szanuje. Tylko że poniesiesz tego konsekwencje. Tak więc przyjrzyj się, z kim masz do czynienia. Ale wiecie, co się w tym miejscu dzieje? Wielu mówi: no ale ja się zakochałem, ja się zakochałam. No jak to jest? A co to znaczy, że się zakochałem czy zakochałam? To nie panujesz nad sobą? Nie kontrolujesz siebie? Bo na czym polega zakochanie? Nie można dopuścić w swoim życiu do sytuacji, mówię o ludziach wierzących ciągle, kiedy nie kontroluje siebie. Przecież Biblia mówi wyraźnie, że nasz duch ma władzę nad nami. To do czego? Co zrobiłeś ze swoim życiem, że straciłeś nad sobą władzę? To już powinno cię ostrzec, że coś dzieje się niewłaściwego. Jeżeli ty nie potrafisz normalnie myśleć, nie potrafisz wybierać między dobrym a złym, nie widzisz niczego, żadnej różnicy między białym a czarnym, to coś jest nie tak. To uciekaj. Bo nie widzisz prawdziwie. To, co ty widzisz, jest fałszywe. Nie jesteś w stanie właściwie ocenić sytuacji. Jest wspaniałą rzeczą, kiedy ktoś jest zakochany w swojej żonie. Ale jak ktoś jest nieprzytomnie zakochany w kobiecie, której nie zna, no to jest niebezpieczne. Wiecie, jak wielu ludzi popełniło samobójstwo z tego powodu? Jak wielu ludzi złamało sobie życie tylko dlatego, że nie było w stanie myśleć trzeźwo? Ja jestem ze swoją żoną 38 lat i muszę wam powiedzieć, że z roku na rok kocham ją coraz bardziej. A nie było łatwo na początku. Bo wielu ludzi myśli tak, że małżeństwo to jest coś takiego. Zaczynamy od poezji, a później to wszystko proza życia, a kończysz dnia przyzwyczajenie. Ale to jest niebiblijne kompletnie. Biblia mówi odwrotnie. Małżeństwo zaczyna się od prozy. Patrzę na tą swoją żonę, myślę, no... Taka była fajna. Czemu się zepsuła? Dzień po. Tydzień później zastanawiam się, jak ja to mogę dojść do wniosku, że ona się zepsuła. Przecież jest fajna. I wiecie, taka huśtawka trwa pewien czas. Aż przychodzi poezja, bo się wszystko poukładało. Bo ty przestałeś skarpetki wkładać do garnków, a ona przestała, nie wiem, szczotki do włosów zostawiać przy chlebie. To przykłady tylko. Nie wiem, czy to kogoś gorszy, czy nie. Poukładało się. Dogadali się. Myślę, że to nie tylko dotyczy mnie, ale ja na przykład z moją żoną pewnych rzeczy w ogóle nie muszę uzgadniać. My popatrzymy na siebie i już wiemy. Nie musimy uzgadniać pewnych rzeczy. To jest poezja, wiecie, bo poezja to jest coś, czego nie mogę wypowiedzieć. Więc to już jest poezja wtedy. Jak jesteś w narzeczeństwie, przyglądaj się dobrze swojemu przyszłemu mężowi. I przyglądaj się dobrze swojej przyszłej żonie. Nie daj się zwieść. Bo jak ona zagięła na ciebie, jak to się mówi, parol, oj, to masz kłopot. Bo kobieta potrafi zakręcić w głowie. A jak on się uparł na ciebie i codziennie ci przynosi kwiaty, jak mu odmówić? Ale to nie jest właściwa motywacja.
to nie jest właściwa motywacja. Ale to jest dopiero początek. Popatrzcie dalej. 25 werset mówi: odrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę. Jeżeli twój przyszły mąż w czasie narzeczeństwa okłamuje cię, to w co wierzysz, że jak on się ożeni z tobą, to przestanie kłamać? No jak? Dopiero zacznie kłamać. Bo teraz za wszystko będzie musiał być odpowiedzialny, bo tak to z tobą jest godzina, dwie, trzy, a tak jest 24 godziny na dobę. Człowiek, który kłamie, nie nadaje się ani na męża, ani na żonę. Taki człowiek musi się nawrócić dopiero. To po co sobie bierzesz kogoś, kto ci kłamie? Ciągle kłamie. W każdej sprawie. A jeszcze ci powiem, ale to jakaś drobna rzecz, no nie róbmy z tego problemu. Nie ma drobnego kłamstwa i wielkiego kłamstwa. Jest tylko kłamstwo i prawda. Więc jeżeli jesteś narzeczoną, a narzeczony cię kłamie, powiedz mu: do widzenia, proszę pana, ale ja z panem nic wspólnego nie chcę mieć. Bo ja nie jestem pewna, że ty mnie okłamiesz, kiedy wyjdę za ciebie za mąż. I odwrotnie. Mam taką przyjaciółkę, może dużo powiedziałem, ale mam taką znajomą, która ma fajnego męża. Wiecie, ona go kłamie na potęgę. Na potęgę go kłamie. Idzie do miasta, kupuje buty za 2000, a powiem mu, że za 200, woli tak uwierzy. No i tak jest. Ja nie wchodzę, wiecie, już w szczegóły, jak to wygląda w ich codziennym życiu, ale to na pewno nie jest jedyne kłamstwo. To nie jest małżeństwo, które byłoby wzorcowe. Więc powinniśmy się dobrze zastanowić, czy naprawdę chcemy zawrzeć małżeństwo z kimś, kto używa kłamstwa. To nie powinno mieć miejsca. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Jest coś takiego, co praktycznie eliminuje możliwość, żeby z kimś się porozumieć. Jak zwrócisz uwagę człowiekowi, to nie jest foch. No foch to można nawet uznać za coś przyjemnego. Ktoś się tak zatnie w sobie, że przez tydzień koniec, żadnej rozmowy. Znam takie małżeństwo. Żona mówi tak: ja mu nie zwracam uwagi, bo jak on się zatnie, to trzeba długo czekać, żeby się odezwał. Co to za małżeństwo? To nie jest małżeństwo. Więc jeżeli masz takiego narzeczonego, albo masz taką narzeczoną, to dlaczego chcesz zawrzeć z nimi związek małżeński? Co chcesz zrobić? Krzywdę sobie? Ten człowiek potrzebuje Chrystusa przede wszystkim, żeby zmienił jego życie. A najmniej potrzebna mu jest żona czy mąż. Dlatego, że to jedynie spotęguje problem, który ma ten człowiek w swoim życiu. Więc narzeczony, który obraża się, strzela focha, zacina się w sobie, narzeczona, która ma podobne pomysły na życie. Jeżeli jesteście świadomi, że macie takich narzeczonych i chcecie z nimi zawrzeć związek małżeński, proszę bardzo, droga otwarta. Ale musicie mieć świadomość, że poniesiecie tego konsekwencje. I proszę, nikt nie mówi, że ja nie wiedziałem. To co robiliście przed małżeństwem? Przecież rozmawialiście. Przecież chodziliście na jakieś zakupy. Robiliście coś wspólnie, prawda? Nie dało się zauważyć? Nieprawda. Da się zauważyć. Dlatego, że rozmawiamy, konwersujemy i pewne rzeczy wychodzą. Dalej, kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra. Aby miał z czego udzielać potrzebującym. Tu jest kilka cech ważnych. Moja przyszła żona, czy mój przyszły mąż, to nie może być złodziej. No ale za złodzieja przecież bym nie wyszła, nie? Tak?
A wyobraź sobie taką sytuację, że wyszłeś za mąż albo się ożeniłeś i współmążonek mówi, no to pieniądze na stół, to w tym miesiącu i w trzech następnych miesiącach nic nie kupujesz. Nie dlatego, że macie mało pieniędzy, a dlatego, że on kocha pieniądze. I co wtedy? Do kogo pójdziesz na skargę? Nie przerobiliście tego przed małżeństwem? Nie wiesz, jaki był jego stosunek do pieniędzy? Nie wiesz, jaki był jej stosunek do pieniędzy? Albo odwrotność, bo można taką odwrotność sobie założyć. Twoja przyszła żona otrzymała wypłatę, na drugi dzień przychodzi, wiesz co, pożycz mi. A ty mówisz, ale jak to? Przecież wypłatę wczoraj miałeś. No już nie mam. Ja bym się nie ożenił z taką kobietą, bo w ogóle nie wiedział, czy po trzech dniach nie wyląduje na ulicy. To są cechy odpowiedzialności. Małżeństwo jest czymś odpowiedzialnym, to nie jest zabawa. Pobawimy się w piaskownicy i pójdziemy sobie każdy w swoją stronę. My mamy żyć ze sobą. Więc musimy wiedzieć, z kim to wspólne życie mamy prowadzić. Właśnie dlatego jest ten okres małżeński, przepraszam, narzeczeński, żebyśmy takich rzeczy się dowiadywali. My dzisiaj się śmiejemy z tych dawnych czasów, kiedy funkcjonowały takie instytucje, dzisiaj ona nie istnieje, nie funkcjonuje, jak narzeczeństwo. To ono trwało przynajmniej rok. Ale oprócz tego, że oni byli narzeczonymi, to jeszcze wcześniej rodzice się porozumiewali między sobą. Wyobraźcie sobie, że mądry ojciec chce dla swojego syna głupiej żony. No, przecież to jest niemożliwe. Szuka mądrej żony dla swojego syna. Ile było tych bezpieczników? I zobaczcie, jak spojrzycie wstecz, jak często ludzie się rozwodzili. To był wyjątek. Dzisiaj to jest 50%. Takie są statystyki w Polsce. Ja nie wiem, jakie są statystyki za granicą. W Polsce 50%. W chrześcijańskiej Polsce, dodajmy w cudzysłowie. A dlaczego tak jest? Bo nie ma tych bezpieczników. Dlatego, że my się nie zastanawiamy nad tym, co my robimy. Nie zastanawiamy się. Czy twój mąż, twoja żona są pracowitymi ludźmi? O tym mówi tutejszy fragment. Bo jeżeli ktoś jest leniem, no to mamy kłopot. To oznacza, że kiedy ja się ożenię z leniwą żoną, to muszę o wszystkim sam pamiętać. Oczywiście ja mogę się na to zdecydować, mam do tego pełne prawo. Mogę się poświęcić, mogę dać się ukrzyżować, mogę chodzić w cierniowej koronie, mogę, wszystko mogę. Tylko czy o to chodzi w małżeństwie? No, mnie się wydaje, że nie o to. Biblia w ogóle nie mówi o małżeństwie w taki sposób, a jeżeli chce się dowiedzieć, jak Biblia mówi o małżeństwie, ale o to będziemy mówili w drugiej części, to biorę do ręki na przykład Pieśń nad Pieśniami, no i płynę. Takie jest małżeństwo. Dalej jest powiedziane w tym fragmencie, który czytaliśmy o tym, że taki człowiek powinien umieć udzielać potrzebującemu. Czyli to musi być ktoś, kto ma serce po prostu. Jeśli on ma serce dla bezdomnego, serce dla potrzebującego, to będzie miał dla mnie serce. Przede wszystkim. A jak źle traktuję potrzebujących, to mogę być pewien czy pewna, że i w końcu mnie źle potraktuje któregoś dnia. No i to będzie tragedia. 29 werset. To jest jedna z największych tajemnic rodzin chrześcijańskich. Słuchajcie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Jeżeli mamy małżonkę, przepraszam, narzeczonego czy narzeczoną, którzy przeklinają, to chcę z nimi zawrzeć związek małżeński? Chciałbym mieć żonę, która klnie? Chcesz mieć męża, który przeklina? W wielu rozmowach z ludźmi wierzącymi, z małżonkami, z żonami,
bo rzadko się zdarza, kiedy się razem spotykamy w trójkę, że się przyznają. Ale osobno, o, to nie mają problemu, żeby się przyznać. Mówią, ta moja żona tak chnie, albo ten mój mąż tak przeklina. Wierzący ludzie, no jak to jest? No bo się zdenerwowałem. Ale co to znaczy się zdenerwowałem? Straciłeś kontrolę nad sobą. Bo to jest prawda. A dlaczego straciłeś czy straciłaś kontrolę nad sobą? Przecież jak jestem w Chrystusie, to mam pokój przede wszystkim w sercu. To choćby mi w drewnianym domu cegłówka na głowę spadła, to i tak będę miał pokój. Przecież to nie zależy od sytuacji, jaka się wokół mnie dzieje, prawda? Bo to jest we mnie, wewnątrz. Słuchajcie, kobiety potrzebują spokojnych, stałych, twardych chłopów, do których się mogą przytulić i przy których będą się czuły bezpiecznie. Mężczyźni potrzebują pięknych, delikatnych kobiet. Ani jedni, ani drudzy nie potrzebują, żeby ktoś im przeklinał za uszami. Ale jeżeli masz kogoś takiego i chcesz z nim zawrzeć związek małżeński, no to tragedia. To jak będzie wyglądało twoje życie później? Pierwszą rzeczą, jaką będziecie robili, to będziecie ukrywali to, że twój, że wasz mąż czy wasza żona przeklina. No a przy okazji kłamie też. Wspomnijmy o tym. Małżeństwo to nie jest partyzantka. To partyzanci walczą w ukryciu. My jesteśmy ludźmi, którzy żyjemy w świetle, w światłości. Jednym z największych problemów Kościoła jest brak zrozumienia, czym jest ewangelizacja, czym jest głoszenie Słowa Bożego. My myślimy w sposób akcyjny. Mamy w Biblii opisany pewien kościół. Kościół w Koryncie. No, tam jest wiele oczywiście uwag pod adresem tego kościoła, ale też wiele pozytywów. Nie wiem, czy ktoś z was był w Starym Koryncie, ale jeśli ktoś był lub będzie, to zauważę pewną rzecz. To oczywiście to jest już fragment tylko Starego Miasta. Te domostwa były tuż obok siebie. Można powiedzieć, że ludzie mieszkali, no niemal jeden w domu drugiego mieszkał. I jeżeli się zdarzyło małżeństwo wierzące, jeżeli zdarzyło się małżeństwo zakochane w Chrystusie, to wszyscy wokół widzieli to małżeństwo. No i zgódźmy się, że wszyscy chcieli takiego życia. A przynajmniej prawie wszyscy, więc Kościół się szybko rozrastał. Ale odwrotnie, jeżeli ktoś wiedział, że ci ludzie są chrześcijanami, a żyją jak pies kotem, wyłączając mojego psa i mojego kota, bo oni żyją akurat w zgodzie, no to nie chcieli takiego życia. Zobaczcie, w jak prosty sposób można głosić Ewangelię. Kiedyś, wiele lat temu, miałem do czynienia z taką rodziną z Armenii, którzy, jak ktoś pamięta, w 90-tych latach było takie wielkie trzęsienie ziemi w Armenii. I oni mieszkali takim, no jak to sowieckie bloki były, myśmy też tu w Polsce mieli takich bloków sporo, jeszcze dużo stoi. I wszyscy wiedzieli, że oni są wierzący. Ale nikt się nie przyznawał do tego, że wiedzą. Jak było to trzęsienie ziemi, to ludzie z całego bloku biegli do ich mieszkania, nie wiadomo dlaczego, w przeświadczeniu, że u nich w mieszkaniu będą bezpieczni. I wiecie, co oni powiedzieli? Oni powiedzieli, że cały blok się rozpadł, tylko klatka schodowa została i jakby na tej klatce schodowej ich mieszkanie było. I wszyscy, którzy byli w tym mieszkaniu, przetrwali. Łącznie z ich rodziną. Wiele ludzi zginęło z tego budynku. Właśnie na tym polega życie, święte życie małżonków, które promieniuje na wielu innych ludzi. To jest prosty sposób głoszenia Słowa Bożego. Dlatego jest tak ważne, jaką mam żonę lub jakiego mam męża. 31 werset mówi o goryczy, o zapalczywości, o krzyku, o złorzeczeniu. No, moglibyśmy powiedzieć o kłótniach. Czy twoja narzeczona, czy twój narzeczony, twój przyszły mąż, twoja przyszła żona, to ludzie kłótliwi. Bo jeżeli tak jest, no to będziesz miała takie życie.
i nic się od tego nie uchroni. Nic nie zmieni tego. Możesz nie chcieć tego, możesz sobie wyobrażać, że po ślubie to będzie inaczej. Nie będzie inaczej. Może być chwilę inaczej, ale później będzie tak właśnie. Będzie kłótnia, złorzeczenie. Straszne życie. Naprawdę straszne. Kolejny werset mówi o uprzejmości, serdeczności, o przebaczaniu sobie. Czy tacy są, czy taki jest mój narzeczony, czy taka jest moja narzeczona? Czy jest to człowiek ciepły, serdeczny? Czy jest to człowiek, który w każdej sytuacji po prostu popatrzy na mnie, powie w porządku, wiesz, boli, ale nic złego się nie stało. Czy też raczej jest to ktoś, kto mówi, nie odpuszczę ci tego. Tego ci nie przebaczę. Ja wam coś powiem. Kobiety niewierzące po 40 latach potrafią mężowi przypomnieć, że 22 kwietnia o 15:15, 40 lat temu, rozbił szklankę. Wiecie, że kobiety to potrafią? A powiedzmy sobie uczciwie, nawet część wierzących kobiet to potrafi. I wyobraź sobie, że masz taką żonę, która ci regularnie, każdego dnia przypomina, co sprawiłeś, co zrobiłeś 30 lat temu, 20 lat temu, 15 lat temu. A jak ci powie, co zrobiłeś 50 lat temu, to oszalejesz. Ale w drugą stronę. Wyobraźmy sobie, że masz męża i tak patrzysz na to małżeństwo wokół, widzisz, że tak się potrafią przytulić, to on coś tam powie fajnego, podsłuchasz, a mówi, że ją kocha. Czemu ty mi nie mówisz, że mnie kochasz? 40 lat temu ci powiedziałem, nic cię nie zmieniło. No bardzo romantyczne. Naprawdę. Jeżeli masz narzeczonego, który nigdy ci nie powiedział, że cię kocha, czemu ty jesteś ze mną? Nie wiem. Mam dwa takie przypadki w życiu. Dwa małżeństwa, które zostały zawarte z bardzo dziwnych powodów, muszę powiedzieć. Kobieta była wierząca. Mówię o przypadku, w którym kobieta już nie żyje akurat. Moja przyjaciółka, niezwykła kobieta. Miała bardzo długi język, potrafiła naprawdę tyle mówić, tyle plotkować, że wszystkich dobolało, ale natychmiast przepraszała. No taką miała przypadłość. Ale oprócz tego była przekochana i niezwykle ciepła. I ona sobie obmyśliła, że ona sobie weźmie takiego męża, takiego niewierzącego, takiego gbura najgorszego, a sama była niezwykle atrakcyjną kobietą. I ona go sobie wychowa. I będzie miała takiego męża, jak chce. Jak myślicie, jak się skończyło? No tragedią się skończyło. Nie, to się skończyło tragedią. Tam już nie było śmiechu. Jak parę lat się nie widzieliśmy, jak ją zobaczyłem po paru latach, ja byłem przerażony tym widokiem. Z pięknej kobiety no było straszydło. Naprawdę tak było. Zaniedbana, zmęczona. Mąż, którego poznałem, to było zjawisko. On nie umiał mówić. Wyobrażacie sobie, ten człowiek nie potrafił mówić. Jak mi powiedziałem dzień dobry, to dosłownie coś takiego. Cud, ponieważ ten człowiek się nawrócił. A wiecie, jak się nauczył czytać? Bo on nie umiał czytać, nie umiał pisać. Nauczył się czytać, czytając Biblię. Ale tak naprawdę to małżeństwo było straszne, tragiczne było. Ta kobieta zmarła, na raka zmarła. Mąż odpłynął, kiedy jej już nie było. Żyje tam sobie gdzieś w świecie. Ale ona miała plan. Była wierzącą kobietą. W ogóle nie sprawdziła go z Biblią. Ona uważała, że ona ma plan dobry. Skończyło się tragedią. Słuchajcie, małżeństwo to jest zbyt poważna sprawa, żeby go planować według własnego pomysłu.
Bo albo sobie weźmiesz do domu wroga, albo przyjaciela. Musimy to zrozumieć. To nie jest tak, że samo się ułoży. Nic się nie ułoży samo. Ja cały czas przypominam, że rozmawiamy o małżeństwie ludzi wierzących. Bo gdybyśmy mówili o małżeństwie ludzi niewierzących, to jest zupełnie inna historia. To od czego innego trzeba byłoby zaczynać i zupełnie, można powiedzieć, selektywnie przyglądać się problemom. Bo tak się zdarza dzisiaj, że czasami mąż jest niewierzący, żona wierząca i odwrotnie, i wtedy próbujemy coś zrobić. Ale to każda sytuacja jest inna i nie da się tutaj pewnej miarki przykładać, która jest taka sama dla każdego małżeństwa. My mówimy o ludziach wierzących i mówimy w tym momencie o ludziach wierzących, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński. I mówimy o tym, że powinni być trzeźwi w tym, co robią i rozeznawać, bardzo dobrze rozeznawać, przyglądać się, kto jest kim, żeby nie było później nieszczęścia. Później mamy 5 werset. Chodźcie w miłości, tak jak Chrystus was umiłował. Kim jest mój narzeczony, moja narzeczona? Czy to jest człowiek miłości? Nie mówię w tym momencie o zakochaniu, tylko mówię o tym, jak ja traktuję i jak sam jestem traktowany w przypadku męża, narzeczonego czy narzeczonej. Jak to wygląda na co dzień? To bardzo łatwo jest po kilku miesiącach zauważyć. Kolejny werset. Rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Tu jest kilka rzeczy. Rozpusta i wszelka nieczystość. Jeżeli wiesz, bo to przypadek mężów jest, narzeczony i przyszłości mężów. Jeszcze o tym wspomnimy później. Jeżeli wiesz, że ten, dla którego chcesz wyjść za mąż, jest na przykład miłośnikiem pornografii, chociaż jest wierzący, to jeżeli chcesz za niego wyjść za mąż, nie doprowadzając do tego, że on to zmieni w swoim życiu, to szykujesz sobie straszliwe nieszczęście. Straszliwe. Ale o tym jeszcze będziemy mówili. Chciwość. Byłem kiedyś na wakacjach z pewną parą wierzących ludzi. Nie wypadało mi, bo to było za granicą, nie wypadało mi się wtrącać, że tak powiem, w relacje pomiędzy tymi ludźmi. Byliśmy tylko raz i więcej nie pojechaliśmy z nimi. I wyobraźcie sobie, że ta kobieta, no kobiety tak mają, że potrzebują częściej siusiać. I ona biedna zaczęła do tego męża mówić, słuchaj, no potrzebuję do WC. Nie, bo to euro kosztuje. Słuchajcie, to trwało kilka godzin. Ona już była blada i sina. On dalej to euro w kieszeni miętolił. Ja w końcu powiedziałem, słuchaj, masz tu to euro i daj już spokój. Co ty wyprawiasz z tą swoją żoną? A, to może wytrzymać. Ale wiecie, dlaczego on tak powiedział? Bo był chciwy. I to jest prawda, ten człowiek był chciwy. Jeżeli masz chciwą narzeczoną lub chciwego narzeczonego, to chcesz za nich wyjść za mąż? Szczególnie kobiety są tu naiwne i mówią, tak, ja tak rozkocham tego człowieka w sobie, że on będzie nieprzytomny. Tak, akurat. Nieprzytomny będzie przez tydzień, ale później ci odpłaci dwójnasób. Przyglądaj się i przypomnij sobie, jak chcesz wyjść za mąż, co tu zostało dzisiaj powiedziane. Bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty. Tutaj mamy pewien problem, bo wielu chrześcijan to takie wesołki. Nic tylko kawały, żarty, ale wiecie, czasami granica się przekroczy. I zaczynają być żarty z Biblii, żarty z Pana Jezusa, żarty z męża, żarty z żony. Tworzy się pewien klimat. Ktoś powie, że jestem przewrażliwiony, przepraszam, nie ja, tylko Biblia.
Ale musimy zrozumieć, że w pewnym klimacie pewne rzeczy uchodzą. Ale gdyby nie było tego klimatu, to by nie uszły. Nikt by się tak nie zachowywał. Jeżeli ktoś ma niewłaściwy stosunek do kobiet, to niby dlaczego miałby swoją przyszłą żonę traktować szacunkiem? Z jakiego powodu? Gdyby nie pozwolono mu na takie zachowania, czyli wychowano by go odpowiednio, wychowano go w szacunku dla kobiety, to on by nigdy żadnej kobiecie, w stosunku do żadnej kobiety nie zachował się niewłaściwie. A w stosunku do własnej żony, ho, 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 to byłby wzorcowy, można powiedzieć. Ile razy obserwuję takie sytuacje, kiedy w kościołach, w zborach, mąż idzie z żoną, drzwi, oczywiście mąż idzie pierwszy. W ogóle nie patrzy, co tam się z jego żoną dzieje. Jeszcze co tam, zamknie te drzwi, na nosie klamka, na nosie jego żony klamka zostaje. Ale nic ci się nie stało. Pokaż, a guza nie ma, nic nie ma. Ale to nie może tak być. No jak to tak może być? A to jest, wiecie, to jest to, co widać na zewnątrz. A wyobraźcie sobie, że to małżeństwo ma ten problem na co dzień. We wszystkich sytuacjach. Łącznie, o czym będziemy mówili na końcu, łącznie z seksem. Gdzie również na przykład mąż zachowuje się nieelegancko. No to wtedy już jest tragedia kompletna. Nawet chyba nie zdajemy sprawy z tego, co potrafi się w takich sytuacjach wyrabiać. Musisz mieć żonę czy męża, którzy gwarantują ci, że będą cię traktowali z szacunkiem. Bo mąż i żona zasługują na to, żeby je traktować z szacunkiem. Zresztą jak wszyscy ludzie, no ale mówimy tu o mężu czy żonie. Dalej jest mowa o rozpustnikach, o bałwochwalcach. Tacy ludzie nie mają udziału w Królestwie Chrystusowym Bożym. Jeżeli masz narzeczonego, dla którego najważniejsza jest Liga Mistrzów i chcesz za niego być za mąż? Przecież on się do tej Ligi Mistrzów będzie modlił całe życie. Jak będzie Liga Mistrzów, to po prostu nie istnieje nic. Możesz rodzić nawet, a on i tak idzie oglądać Ligę Mistrzów. Nieważne. Masz w domu bałwochwalcę, a Biblia mówi, że bałwochwalca nie żyje w Królestwie Bożym. To po co ci niewierzący mąż? A powiedz mu to, że jest niewierzący. O, to dopiero wyjdzie z niego wtedy, co tam w nim siedzi. Chcecie sprawdzić, kim jest mężczyzna? Dajcie mu telewizor, dajcie mu w chwilę czasu i włączcie mu mecz. A później przyjdźcie i powiedzcie, że trzeba obrać ziemniaki. O, to się dowiecie całej prawdy o tym mężczyźnie. Całej. Ale gdyby to był prawdziwy Boży mąż, to powiedział, proszę bardzo, ziemniaki ile? W kwadraty, w trójkąty, jak sobie życzysz. Ale co, mecz nie? A co tam mecz? Głupi mecz, o co chodzi z meczem? Z tego składa się życie, moi kochani. Nie z ochów i z achów. Życie składa się z konkretnych sytuacji. I w konkretnych sytuacjach mąż rani żonę i żona rani męża. Jeśli tego nie przerobimy w czasie narzeczeństwa, a gwarantuję wam wszystkim, że jak to przerobimy, to i tak jeszcze dużo nam ujdzie. Wiele rzeczy jeszcze nie zobaczymy. Ale wyobraźcie sobie, że to wszystko nam ujdzie. No to dopiero jest niespodzianka. Jak się okaże, że no chłop siedzi w domu, już mi nie wyjdzie z domu, no. Gdzie ja oczy? Albo odwrotnie. Ale trzeba nad tym myśleć wcześniej i o tym dzisiaj mówimy. Dochodźcie do tego, ja to naprawdę robię wyrywkowo, bo mam tylko godzinę na to. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu.
nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Dochodzimy do bardzo ważnego tematu. Kiedyś ten człowiek ma być moim mężem i ja już wiem, bo znam Biblię, że mam być mu uległa. Wiecie, to jest test. Na co on zwraca uwagę? Co jest dla niego ważne? Jeżeli on rzeczywiście wybiera Boże sprawy, jeżeli on rzeczywiście jest tym, który postępuje tak jak dziecko światłości, to każda wierząca kobieta chętnie będzie uległa takiemu mężczyźnie. Wiecie dlaczego? Bo będzie bezpiecznie się czuła. Bo będzie wiedziała, że jak ten człowiek jest z Jezusem, to ona ma zagwarantowane bezpieczeństwo. Nie dlatego, że ten mąż jest doskonały, ale dlatego, że Jezus, do którego on przyszedł, nie pozwoli mu zrobić jakiejkolwiek krzywdy mnie. Przyjrzyj się, co dla twojego narzeczonego jest ważne. I odwrotnie, przyjrzyj się, co dla twojej narzeczonej jest ważne. Co ona wybiera? Taka prosta sprawa. Jesteście wierzącymi ludźmi. Jest letni wieczór, maj, no to jeszcze nie lato, no ale maj, ciepły, wszystko pachnie. Idziemy na spacer. A mąż mówi, narzeczony mówi, nie. Dzisiaj w zborze jest wieczorem modlitwa. Nie wiem, czy wiesz, mówili, że na kolanach. No i co w tej sytuacji? Powiem wam, co się stanie. Większość kobiet powie, no ten mój chłop zwariował. Ale za chwilę powiedzą, o, to jest ważna dla mnie informacja. To ja wolę z nim iść do tego zboru, nawet się zdrzemnę mu tam na plecach, ale ja wiem, że z nim będzie mi dobrze. Bo gorzej, jak kobieta powie, wiesz co, ale w zborze ci jest modlitwa. No nie przesadzaj. Oni se mogą organizować, ale my mamy taki wyjątkowy czas. Narzeczonym się jest tylko raz. No to na tym miejscu takiej kobiety ja bym już podziękował. Ja bym już wiedział, że trzeba uważać. Trzeba się uważnie przyglądać, co on dalej będzie robił. Bo jeżeli on tak chce przeżyć swoje życie, to ja jestem w niebezpieczeństwie. A co się stanie, jak będą dzieci? A co się stanie, jak nie daj Boże zachoruje? On nie gwarantuje mi w ogóle, że on się mną zajmie, że się zajmie moimi dziećmi. Trzeba bardzo uważać na takich ancymonów, ponieważ oni nie nadają się na mężów. Trzynasty werset mówi, że dzięki światłu wszystko wychodzi na jaw. Jak jest twój narzeczony i twoja narzeczona? Czy lubią trzymać w ciemności pewne rzeczy? Nie lubią się przyznawać do pewnych rzeczy? Lubią ukrywać takie nieładne sprawy? Zadajesz pytanie, a otrzymujesz odpowiedź, a co cię to obchodzi? Na przykład. No ale to może być ważne pytanie, ważna odpowiedź. Kochany, ty chcesz być moim mężem. A powiedz mi, czy ty jesteś człowiekiem, który miał jakieś inne kobiety wcześniej? A co cię to obchodzi? To nie twoja sprawa. Teraz ty jesteś. Ja bym się czuł dość niekomfortowo, bo odpowiedź teraz ty jesteś nie oznacza, że teraz ty jesteś i ty jesteś na zawsze, tylko opisuje rzeczywistość, która jest na tę chwilę. A może ten człowiek ma naprawdę problemy? Może on po prostu nie jest w stanie wytrwać przy jednej kobiecie. A dlaczego uważamy, że to jest niemożliwe? Przecież taki jest świat. No ale on do kościoła chodzi. No i co z tego? Chodzić to może. Ale czy on jest własnością Chrystusa? Bo to nie jest to samo. Absolutnie nie to samo.
mamy postępować jak ludzie mądrzy, 15 werset mówi, a nie jako niemądrzy, delikatnie mówiąc, a prawdę mówiąc jako głupcy. Nie bądź głupim człowiekiem. Nie łudź się. Nic samo się nie zmieni. Ileż razy ja słyszałem od młodych ludzi, a mój mąż się nawróci. Znaczy no w przyszłości tam, jak wyjdę za niego za mąż. On się nawrócił. No tak się nawrócił, że kobieta zniknęła po miesiącu ze zboru. Tak dobrze się nawrócił. Tak się obrócił, że ją wyciągnęło. Nic to nie pomoże. Jeśli jest niewierzący, nie wychodzę za niego za mąż. Jeśli ona jest niewierząca, nie biorę sobie takiej żony. Koniec, kropka. Choćby mi serce kroiło się. Co ma wspólnego światło z ciemnością? Nic. Bądźcie rozsądni i rozumiecie, jaka jest wola pańska. 17 werset. Powinniśmy wiedzieć. 18 werset. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Wśród ludzi wierzących nie powinno tu być żadnych wątpliwości. Jeśli masz narzeczonego, który się upija, papa, słuchajcie, natychmiast, w ogóle bez żadnej dyskusji, to wam mówię jako człowiek, który pracuje z takimi ludźmi. Jeżeli masz narzeczonego lub narzeczoną, którzy piją, natychmiast zerwij ten związek. Natychmiast. Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że jak tego nie zrobisz, to staniesz się człowiekiem współuzależnionym. Bardzo szybko. Bardzo szybko. To się zdarzy tak, że nie będziesz o tym wiedział, nie będziesz o tym wiedziała. No ale to tak niehumanitarnie, tak człowieka zostawić. A co w tym jest niehumanitarnego? Jeżeli ktoś się upija, to co Biblia mówi o nim? Że Królestwo Boże jest dla niego zamknięte. To co chcesz mieć wspólnego z niewierzącym człowiekiem? Albo ja go kocham. Nie, to nie jest miłość. To jest zakochanie, a to nie jest miłość. Pewnie z wieloma z was się będę różnił. Ja w ogóle nie piję alkoholu. Nie krytykuję wierzących, którzy piją alkohol. To jakby nie moja sprawa zupełnie. Ale jeżeli upijamy się, to nie nadajemy się w ogóle do Królestwa Bożego, a w ogóle na męża i żonę w żadnym wypadku. Zniszczymy komuś życie. Człowiek uzależniony od alkoholu będzie szukał męża lub żony. Wiecie dlaczego? Bo potrzebuje opiekuna lub opiekunki. Potrzebuje, żeby ktoś go oprał, żeby ktoś go umył, żeby ktoś mu przygotował łóżko, żeby ktoś mu rano podał jedzenie i dał mu pieniądze na kolejną butelkę. I tutaj jest bez różnicy, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Więc jeżeli chcesz mieć takiego męża lub żonę i widzisz, że twój narzeczony czy twoja narzeczona ma taki problem i nie reagujesz na to, to masz przegrane życie. To jest naprawdę tragedia. Słuchajcie, ludzie wierzący również mają ten problem. I on czasami już w czasie narzeczeństwa wychodził. To, o czym powiem, nie dotyczy alkoholu, ale dotyczy po prostu strasznego egoizmu narzeczonej i narzeczonego. Kiedyś przyszli do mnie tacy ludzie i mówią, że chcą się pobrać. Porozmawialiśmy chwilę, ja powiedziałem im tak, słuchajcie, jeżeli wy chcecie być ze sobą, to wy musicie jedną rzecz zrobić. Musicie się rozstać na 3 miesiące, minimum 3 miesiące, modlić się o to, czy ta osoba ma być waszym mężem czy żoną. I jeżeli się zgodzicie, że to jest przyszła wasza żona czy przyszły mąż, to przyjdźcie mi to powiedzieć, a ja wam wtedy powiem resztę. Po 2 dniach zadzwoniła do mnie jedna z przyszłych teściowych, tak mnie skleła, niewierząca. Ale to tak mnie potraktowała, że nawet jak jakiś tam chłop pod budką z piwem miałby chyba uszy zwiędnięte. Ja oczywiście
Ja rozumiałem, że to kobieta niewierząca, więc nie próbowałem wchodzić w jakąś dyskusję. Po 3 miesiącach przyszli, powiedzieli tak, że oni się modli, oni wiedzą. Nie mieli kontaktu ze sobą żadnych. Ja im wtedy powiedziałem tak, jak będziecie mieli problemy, a będziecie mieli, to pamiętajcie, co przyszliście powiedzieć, bo wy to przed Bogiem wyznajecie teraz, że wy wiecie, że macie być razem. Słuchajcie, oni się wzajemnie wystawiali za drzwi wiele razy. I zawsze sobie przypominali to, że oni tak rozeznali wolę Bożą dla swojego życia. Więc chcąc, nie chcąc, byli razem. Takie dość hardkorowe małżeństwo, ale przyznam, że jeśli Bóg chciał ich czegoś nauczyć, a egoiści straszni jeden i drugi, no to powiem wam, tak jak mówi Biblia, człowieka ostrzy się człowiekiem. No to była i jest po dziś dzień ciężka praca. No ale sami o to się modlili, więc skoro tak. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I to jest werset, który mówi nam, dlaczego za chwilę Paweł napisał: żony, bądźcie uległe mężom swoim we wszystkim. Bo jeżeli narzeczony i narzeczona są wobec siebie ulegli, oczywiście inna jest uległość kobiety, inna jest uległość mężczyzny, ale jednak ulegli, to bardzo łatwo im się porozumieć w wielu sprawach. Dlatego, że nie trwają przy swoim, nie upierają się przy swoim. Nawet jeżeli są przekonani o tym, że racja jest po ich stronie, zawsze chętnie słuchają tego, co ma druga strona do powiedzenia. I biorą pod uwagę, że być może się mylą. Uległość oznacza również, że ja staram się tej mojej przyszłej żonie, czy temu mojemu przyszłemu mężowi, w taki sposób przygotować życie, żeby on był szczęśliwy i ona była szczęśliwa. Bo jest jedna tajemnica, o której mówiłem na początku. Każdy problem w małżeństwie rozwiązuje się w minutę. Wtedy, kiedy rozumiemy, czym jest miłość. A miłość, czyli ta grecka agapi, to jest oddanie siebie do dyspozycji tego drugiego bez jakichkolwiek oczekiwań. Zero oczekiwań. Daje wszystko, niczego nie oczekuje. Nie chodzi o to, że niczego nie oczekuje, bo to taka oferma i sierota, że i tak nic nie da, bo to nie jest właściwa postawa. Tylko oddaje siebie do dyspozycji, ale nie dlatego, że wiem, że za chwilę dostanę 2 razy więcej. Nie, to nie tak. Oddaje siebie do dyspozycji. Koniec, kropka. To, że otrzymuję, nie jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ wiem, że ta moja żona, jeszcze narzeczona, czy też narzeczony, wiem, kim są, wiem, jakimi są ludźmi. I wiem, że nie spodziewam się z ich strony czegoś złego. Ale nie dlatego siebie oddałem do dyspozycji, ponieważ wiedziałem, że zostanie mi coś zwrócone. Gdzie tu jest w tym momencie pole do konfliktu? No ono nie istnieje po prostu. Nie ma takiego pola. Ale wróćmy do tego, o czym żeśmy mówili. Ja wiem, że skrótowo poruszyliśmy kilkanaście tematów. Jeżeli mój narzeczony nie jest pijakiem, nie jest złodziejem, nie jest kłamcą, nie jest oszustem, nie jest cudzołożnikiem, nie jest demonicznie związany, no i wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, to znaczy, że ten gruby test, można powiedzieć, przeszedł. Ale to ten naprawdę gruby. Ja to widzę i jestem w stanie to pozytywnie ocenić. Są rzeczy, których nie widzę. Ale słuchajcie, są rzeczy, których ja nie zobaczę, jeśli nie będę jego żoną czy jego mężem. Tylko że w tym momencie, kiedy ja to zobaczę, to już Bóg, który wcześniej nas przygotował do tego wspólnego pożycia, już Bóg mnie przygotowuje na to, żebyśmy byli w stanie rozwiązać te problemy, które są przed nami. I one są zupełnie innej natury. Jakie to są problemy? To są problemy ducha, a nie ciała. Bo dopóki się mierzymy z mężem czy z żoną na poziomie ciała, to jest wojna.
Chodzi o to, kto kogo załatwi. Ale jeśli tych problemów nie ma, to wchodzimy na grunt życia w duchu. I wtedy oczywiście wyjdzie, że się różnimy w różnych sprawach, no ale wiecie, duchowi ludzie zawsze się porozumieją. Zawsze się dogadają. Wtedy, kiedy jesteśmy na poziomie ciała, nie dogadamy się. Ale wtedy, kiedy jesteśmy na poziomie ducha, porozumiemy się. Dlatego, że jesteśmy w tym samym duchu. Ten sam duch jest w mojej żonie, który jest we mnie. To duch z duchem się kłóci? Duch ze sobą się kłóci? No niemożliwe. A ponieważ nie ma tego całego bagażu zła, który przynieśliśmy do małżeństwa, bo dobrze przepracowaliśmy ten czas narzeczeństwa, no to wtedy możemy zacząć rozmawiać o małżeństwie. Możemy rozmawiać o tym, co jest tutaj jeszcze do poprawienia, do zmiany. W czym powinniśmy dobrze funkcjonować. To będzie nasz drugi temat. Ale jeszcze kończąc nasze rozważania na temat narzeczeństwa. Nigdy nie powinniśmy zawierać małżeństwa tylko dlatego, że jesteśmy zakochani. Ja pamiętam, bo później już się wszyscy wycwanili, już nikt nie przychodzi do mnie w tej sprawie. Ale jak pierwsza para do mnie przyszła i mówią, że chcą ślubę, ja mówię, a dlaczego to? No bo jesteśmy zakochani. Wyobraźcie sobie ich miny, kiedy powiedziałem, ale to nie jest powód, żeby zawrzeć związek małżeński. Jak znajdziecie dobry powód, to przyjdźcie. Ja wiem, że oni chodzili po całym zborze, pytali, o co mi chodzi. O co chodzi temu pastorowi? Ale wiecie, oni zrozumieli, o co mi chodzi. I przyszli, powiedzieli, porozmawiali ze mną normalnie wreszcie, o co im chodzi w tym ich przyszłym małżeństwie. Od tego czasu już nikt nie przyszedł do mnie i nie powiedział, że chce ślub, bo się zakochał. No bo wiedział, jaka będzie odpowiedź. Zakochanie nie jest powodem do tego, żeby wziąć z kimś ślub. Mówię ciągle o ludziach wierzących. Druga ważna rzecz. Musimy się zgodzić z tym, czego uczy Biblia. Nie jest ważne, jak moja żona będzie wyglądała. Ważne jest, jakie będzie miała serce. Czy będzie wierzącym osobą. I odwrotnie, nieważne, jaki będzie mój mąż. Ważne, żeby miał serce, które należy do Boga. Oczywiście nie da się pewnych rzeczy zupełnie wyeliminować, żebyśmy się dobrze rozumieli. Natomiast jeżeli będę miał do czynienia z piękną narzeczoną, która jest całkowicie oddzielona od Boga, no to chyba wiadomo, co zrobię. Po prostu podziękuję za taki związek. Ale z drugiej strony może być tak, że Bóg postawi na mojej drodze, mówię oczywiście z mojego punktu widzenia męskiego, kobietę, która absolutnie nie odpowiada moim oczekiwaniom, jeśli chodzi o jej zewnętrzność, ale Bóg pokaże mi jej serce. I wtedy jaką decyzję podejmę? To są ważne pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć. Powinniśmy sobie odpowiadać na takie pytania. To nie jest też tak, żebyśmy nie zrozumieli mnie tego całego wodu źle. Że ja muszę mieć kobietę, która z mojego punktu widzenia jest brzydka, zupełnie mi nie odpowiada, w ogóle jej nie kocham. Nareszcie się chciałem ożenić, to się ożeniłem. To jest jakieś nieporozumienie. Nie o tym mówimy. Chociaż muszę wam powiedzieć, że miałem taki przypadek z Boże. Nawróciła się mama z dwójką dzieci. I wtedy, kiedy się nawróciła, to w tym samym czasie wzięła rozwód ze swoim mężem. Później przez jakiś czas, wiem, że moja żona się dużo modliła z tą dziewczyną o powrót tego męża, o jego nawrócenie. No, to taka bardzo barwna postać, ten mąż. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek się nawrócił. Pomimo tego, że to artysta, no i mający wiele, wiele za sobą różnych dziwnych zachowań. On się nawrócił. A on swojej byłej żony nie znosił, pomimo tego, że się nawrócił. I on kiedyś do mnie przyszedł, mówi:
pastorze, no co ja mam zrobić, no? Bóg mi mówi, że mam się oświadczyć mojej byłej żonie, ale jej po prostu nie znoszę. Mówię, no powiedziałem, słuchaj, no zrobisz tak, jak będziesz uważał. Jeśli Bóg tak mówi, to ja bym się nie kłócił. I słuchajcie, on poszedł do niej i mówi tak, Basia, ja cię nie kocham, ty mi się nie podobasz, ja cię nie lubię, mam do ciebie pretensje o wszystko, ale ja chcę, żebyś była moją żoną. I ona powiedziała tak. I słuchajcie, z tego starego małżeństwa mają dwójkę dorosłych dzieci, a z tego nowego mają trójkę małych dzieci. Czyli to też jest możliwe. I wiecie, jak dzisiaj się kochają? Oj, to jest, można powiedzieć, wzorcowe małżeństwo. Takie sytuacje też są możliwe. Ale dlaczego w ogóle do tej sytuacji doszło? Dlatego, że jeden i drugi się nawrócili. Jeden i drugi szukali woli Bożej. Ta kobieta była atrakcyjną kobietą i tam się różni ludzie kręcili wokół niej, i wierzący, i niewierzący. No, ale ona nie miała przekonania w sercu, że powinna za kogoś tam wyjść za mąż. Ona była przekonana, że jej mąż wróci do niej. Chociaż to było naprawdę niemożliwe, no, z ludzkiego punktu widzenia. I doczekała się. Myślę, że niewiele kobiet przyjęłoby takie oświadczyny, a ona przyjęła. I na pewno nie żałuję po dziś dzień. Szukajmy woli Bożej w tym, co się dzieje. Jeżeli będziesz szukał woli Bożej, to ożenisz się z kobietą, która ci się nie podoba, a miesiąc później pójdziesz na spacer i Panie Boże, ja ci chcę przeprosić. Ta kobieta jest piękna. Ja nie wiem, co ja miałem w głowie, że ona mi się nie podobała. Nie wierzycie w to? Tak się dzieje. Naprawdę tak się dzieje. Ale szukajmy woli Bożej. Szukajmy tego, co dobre, przez pryzmat tego, czego Bóg nas uczy. Nie byłoby żadnych rozwodów. Żadnych rozwodów. Nie byłoby też wielu problemów, które no, niestety mają dzisiaj małżeństwa, także ludzi wierzących, no, ale one wynikają z wielu rzeczy. Są małżeństwa ludzi wierzących, jak wcześniej mówiłem, znam takie również, które nigdy nie powinny być zawarte. Ktoś zawalił, ktoś po prostu zrobił krzywdę tym ludziom. No ale też jest ważne to, żeby duszpasterze stawali na wysokości zadania i żeby potrafili też w pewnym momencie powiedzieć, słuchaj, no na co czekasz, albo wiesz co, ale to bez nas. Bo czasami trzeba takie dramatyczne też podejmować decyzje.